25 stycznia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz odbył się pokaz sztuk walki wschodu. Przy wypełnionej po brzegi hali świnoujska młodzież zaprezentowała swoje umiejętności. Pokazy umilił występ grupy tańca nowoczesnego hip-hop Emila Kępskiego. W dzisiejszym reportażu zatytułowanym Karatecy powrócimy do nastroju tej wspaniałej sportowej imprezy. Zapraszam na materiał filmowy. Witam serdecznie zaproszonych gości, rodziny, przedstawicieli prasy, świata polityki, kultury, biznesu oraz sympatyków sztuk walk Dalekiego Wschodu. Czas na prezentację. Od Państwa lewej strony prezentuje się wielokrotny mistrz Polski Emil Kępski ze swoją grupą Steps Ahead, reprezentujący Miejski Dom Kultury. Obok Aikido, który prowadzi sensei Ireneusz Cołoducha. Daikaku Karatekan, Shotoka, sensei Dariuszem Heinerter. Oraz organizator dzisiejszych pokazów, świnoujski klub Kyokushin Karate, sensei Dariuszem Bielski. Come on, do it!
wykonaniu. Ja bym jakiś dziurkę Elwiry Karczyckiej. Klub karate działa w Świnoujściu już od 20 lat, z tym, że wcześniej była to pojedyncza sekcja, w tej chwili klub zrzesza 4 sekcje wiekowe, od 7 do 12 lat to są pierwsze 2 sekcje i powyżej następne 2. Treningi odbywają się w szkole numer 7 i w szkole numer 1. Czy macie jakieś... Działamy sami, bez żadnego patrona, jedynie jesteśmy pod merytorycznym zarządem Polskiego Związku Karate. Poza tym wyszła ostatnio też ustawa, która niestety, znaczy w sumie stety, zmusza wszystkie sekcje, kluby, obojętnie jakie sztuki walki są trenowane, do zrzeszenia się pod właśnie tym związkiem karate. Dziewczyn nie jest tak dużo, ale... W jakim wieku są dziewczyny? No różnym. I w różnym wieku mogą ćwiczyć i zgłaszać się do klubu? Tak. A ten wiek taki, od którego powinniśmy zacząć w ogóle ćwiczenia, moglibyśmy zacząć, co nic nam nie grozi, bo powiedzmy to na pewno rodzice będą chcieli wiedzieć, czy ten sport jest sportem bezpiecznym. No na pewno jest sportem bezpiecznym, bo nawet jeżeli chodzi o ubezpieczenia imprez, typu mistrzostwa karate, różnego rodzaju turnieje, to jest w czwartej kategorii, na przykład w agencjach ubezpieczeniowych, czyli jest bezpieczniejszy na przykład od...
piłki nożnej. Nawet? Jest tak, jest mniej urazowy. Dzieci zaczynają u nas właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, trenować od 7 roku życia. Jest obecnie zauważalny taki trend, że rodzice, którzy mają właśnie w tym wieku dzieci, troszeczkę gdzieś tam się otarli też o jakieś sporty obronne i chcą, żeby ich ratorośl trenowała. I właśnie przysyłają do nas. Z tym, że trzeba sobie od razu powiedzieć jasno, że treningi dla dzieci są troszeczkę inaczej prowadzone, bo gdyby było samo karate, bardzo szybko by się znudziły te dzieci. Dlatego też większy nacisk kładzie się na ogólnorozwojowe ćwiczenia. To są jeszcze dzieci troszeczkę nieporadne, więc dużo zabawy jest też na treningach. Tego karate typowego jest 30-40%, reszta jest to właśnie, tak jak wspomniałem, nacisk kładziony na ogólnorozwojowe ćwiczenia. Rozumiem. Ile czasu zajmuje Tobie właśnie działalność w klubie, te ćwiczenia? Już trenuję, od piąty rok będzie karate. A dziennie ile czasu poświęcasz na tą dyscyplinę sportu? No jak na treningi chodzimy, to półtora godziny trening trwa. Jeszcze w domu rozciągam się, ćwiczę tak. Co znaczy rozciągam się? No, po prostu... Wieszasz się na drążku jakimś i wisisz tak. Godzinę, tak? No, nie tak? Tylko. Nie, po prostu staram, na przykład też biegam, kondycję, żeby wyrobić, żeby być, można kopnąć, żeby można było kopnąć wysoko na przykład. Słuchaj, a po co to Tobie potrzebny jest ten sport? Dlaczego na przykład nie uprawiasz innej dyscypliny sportu, a karate właśnie? Po prostu karate pomaga przetrwać różne dole i niedole w życiu, także hartuje ducha, ciało. Przede wszystkim uczy poszanowania dla drugiego człowieka. No i... Czy koleżanki wiedzą, że ćwiczysz w klubie i ćwiczysz karate? Tak, bardzo są zadowolone z tego. Czy czują respekt? Zdobyłem Mistrzostwo Polski w kwietniu 96 roku. No i teraz przygotowuję się do następnych Mistrzostw Polski, już seniorów. Tam, w ten czas było juniorów, teraz seniorów. Sporo na to mistrzostwo musiałeś zapracować? Oj tak, musiałem ćwiczyć dzień w dzień, aby dotrzeć do takiej techniki, jaką miałem wtedy. Czy również się rozciągasz? Tak, rozciągam się. To jest wszystkim potrzebne, jak również innym, jak i mnie. I jak długo ćwiczysz w klubie? Ćwiczę już ponad 5 lat. Do uprawiania sportu, nie tylko karate, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy jakimiś fanatykami. Każdy z nas ma jeszcze jakieś zajęcia swoje, dodatkowe, a karate trenujemy właśnie jako sposób na życie, na spędzenie wolnego czasu. Jest po prostu to przyjemne, spożyteczne. Wydaje mi się, że w ogóle troszeczkę jest, jeżeli sprawa sportu jest stawiana w sił, jest troszeczkę zaniedbana. I mało młodzieży jednak trenuje, cokolwiek robi. Dobrze, że w ostatnim czasie drgnęła siatkówka, koszykówka, te wszystkie dyscypliny. Był okres, kiedy to troszeczkę tak przymierało. No ale wcześniej Bruce Lee, który tam jeszcze z bohaterów filmowych, bardzo wam chyba przysporzył członków do klubu, prawda? Tak, na początku lat 80. Jednorazowo zapisywało się około 90 osób na treningi. Pamiętam sam właśnie, ja zaczynałem w 81 roku, więc pamiętam te rzesze, które ciągnęły do tych sal treningowych, z tym, że zostawało bardzo mało osób. I faktycznie chyba tych tylko, którzy chcieli ćwiczyć i którzy uważali karate jako sport, rozumiem, prawda? No, tak, tak. No nie tylko sport, też jako jakąś taką filozofię na życie. Bo trzeba przyznać, że ci ludzie, którzy trenują, nie są tylko brani pod kątem wytrzymałości swojej, sprawności fizycznej. To też, ale przede wszystkim muszą też wykazać się psychiką, która musi być zrównoważona jednak.